Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie i zapraszam Was na nietypowy food haul. Dlaczego nietypowy? Bo nie z Lidla. Moje food haule są zawsze z Lidla. Dzisiaj mnie pognało do Biedronki, już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że wydało mi się, że te nowe ich maskotki biedronkowe są mega słodziutkie i dzisiaj akurat od poniedziałku do środy gdzieś tam widziałam jakieś ogłoszenie, że podwaja nas ilość naklejek. Mówię, skoro wydajemy zawsze na zakupy około 800 zł, czyli na 100% to będą zakupy za 800 zł, to pomyślałam sobie, że można potroić tą naklejkę, wydając 70 zł, kasując tam aplikację, plus jeszcze dodatkowo kupując warzywo i owoce. Więc 3 naklejki za wydane 70 zł, więc powinnam dostać 30 naklejek. Zakupy zrobiłam takie, że naklejek dostałam 100, więc wykleiliśmy całą jedną planszę i część drugiej. Teściowa moja zrobiła też zakupy, mini trochę mniejsze, bo 7 naklejek dostała, ale już mamy prawie na dwie maskotki. Nie zabrałam ze sobą żadnych, dlatego że chciałabym, żeby moja Łucja sama zdecydowała, które wybiera, a były wszystkie dostępne, bo je oglądałam. Mi osobiście bardzo się podoba dynia, jajeczko i chlebek, ale to będzie jej decyzja i jej wybór, więc dzisiaj ona wybierze, a jutro pojedziemy, to jej odbierzemy przynajmniej tą jedną, bo do drugiej jeszcze troszkę nam brakuje, dokładnie 13 naklejek. Ale pomijając już historię, jak zwykle muszę się rozwlec, zanim cokolwiek zacznę, zapraszam Was na food haul, pokażę Wam, co kupiłam w Biedronce, o tym, czy dobre, czy było warto, będę mówić dopiero, jak będę testować, dlatego że jestem miłośniczką Lidla, dalej to twierdzę, patrząc na jakość warzyw i owoców, no ale wybrałam dzisiaj Biedronkę, więc brałam, co uważałam za słuszne lub co mi było potrzeba. Więc teraz zapraszam Was na food haul ze stołu, czyli formę, jaką lubicie najlepiej. Idziemy. Kochani, zacznę od tego, że ja tu nic nie rozkładałam z jakimś sensem. Co wyszło z torby jest tutaj. To jest Actimel, tylko że pękło mi to opakowanie papierowe, więc pokazuję Wam bez niego. Wzięłam 3 razy jaja, te troszkę lepsze, bo na wolnym wybiegu i one dzisiaj były w jakiejś promocji. Wzięłam serek taki udający osypek, 2 razy śledzie, dokładnie koreczki śledziowe po giżycku. Ja lubię takie w tej czerwonej zalewie, więc zobaczymy, czy te będą smaczne. 2 razy masło, wzięłam 3 razy ser Gouda w plastrach po prostu. Takie bułki, niestety wszystkie były tak mega spieczone, są świeżutkie, ale są strasznie twarde. No i to mi się właśnie w Lidlu nie podoba, w Lidlu, w Biedronce nie podoba w porównaniu do Lidla, bo tam wszystko jest mięciusia, to jest wszystko po prostu jak kamienie. No ale cóż, te były tylko 4, a to były najmiększe bułki, jakie tam były, więc wzięłam 10 i 4 te. Ser Camembert, za to za tym serem przepadam i jego w Lidlu nie ma, więc się bardzo cieszyłam, że jest w Biedronce. Prezydent lekki. Szynka konserwowa, tak po prostu dla mojego męża. Schab z wędzarni, z krainy wędlin. Wędliny też będę pierwszy raz próbować. Oraz taka szynka z tej serii Kraina Wędlin Natur. Czy Nature, jak tam wolicie. Dobra, serek, który kiedyś bardzo lubiłam, jak go zobaczyłam, to musiałam po niego sięgnąć. Takie coś a la feta do przeróżnych sałatek. Coś, co akurat kocham w Biedronce, bo to kocham, jest to majonez wege. Uwielbiam ten majonez wegański i akurat zawsze po niego sięgam. I nawet kogoś proszę, jak jedzie do Biedronki, żeby mi go kupił, bo tam nigdy nie robię zakupów. A że dzisiaj byłam, musiałam wziąć. Dobra, więc skończyliśmy na majonezie, mamy tutaj pastę jajeczną ze szczypiorkiem, więc tak po prostu, nie wiem czy dobra czy niedobra, wzięłam dla męża do kanapek, dzisiaj do sałatki jako dodatek. Dalej mamy bułki do hot dogów, to jest w ogóle coś, czego nigdy nie biorę, ale dzisiaj zobaczyłam, stwierdziłam, że mam parówki w domu, więc może na szybko jakiś taka, wiecie, przegryzka, jakiś podwieczorek, no zobaczymy. Wafle lekkie, takie kwadratowe i ulubiony przysmak mojego syna. Zobaczyłam, że są, więc wzięłam. A są to te beskidzkie suchary, jak to mój syn mówi, żołnierskie. Później mamy cornflakes te oryginalne oraz te nieoryginalne. Ja nieoryginalne Lidlowe bardzo lubię. Nie wiem jak te. Sprawdzimy, ale ja wzięłam to na co? Na robienie panierki po prostu do mięs. Potem mamy ser edamski, 3 kostki taki do tarcia, 2 razy mleko 1,5%, skyr naturalny, też dużego nie znalazłam, więc wzięłam 4 małe i wzięłam sobie jeden smakowy. To sonko pieczywo, ja wolę to waza, takie żytnie, niestety też tam nie ma, więc wzięłam co było. Plus wafle kukurydziane, akurat te z pieprzem, je bardzo lubię, więc to już mogę polecić. Dobra, rozkładam to, słuchajcie, po lodówkach, po półkach, szafkach, chlebakach i pokazuję resztę. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, teraz bardziej zdrowo, na mandarynki, troszkę gruszek, pomidory.
Tutaj też trochę gruszek, jabłka, znalazłam takie podobne do Ligol w dotyku, bo to nie są Ligol i Ligol, nie znalazłam niestety. Ziemniaki po prostu w siatce, dwie papryki, niestety były to najładniejsze, jakie znalazłam. Wzięłam jeszcze taką szynkę, znowu tą z, już chyba pokazywałam, podobną. Rybę po grecku, bo uwielbiam z Lidla, więc zobaczymy, jak ta będzie smakować. Ta ma 10 kalorii więcej w 100 gramach, ale zobaczymy, jak w smaku. Jedna kapusta i jedna kapusta kiszona, dwa zielone ogórki, kolejny minus, biedronki, ogórków gruntowych brak, przynajmniej w mojej biedronce. Paluszki serowe, zawsze Łucji kupuję w Lidlu, więc tym razem wzięłam biedronce, banany, wzięłam te paluszki surimi, zapomniałam o nich kompletnie, od razu mi się zachciało zrobić sałatkę, borówka amerykańska, sałat z wyboru też nie było żadnego, poza tym miksem sałat z rukolą i młodymi listkami, więc wzięłam co było po prostu. Promocje dzisiaj były na wszystkie kabanosy tarczyński, więc wzięłam dwie, bo zapłać za jedne, drugie za złotówkę. I wzięłam też pasatę pomidorową, która zawsze w każdym domu się przydaje. No i to tyle, co udało mi się wyłożyć na stół. Rozkładam i lecimy do kolejnej części. No dobrze, lecimy dalej. Słuchajcie, ręcznik papierowy razy dwa, taki dość gruby. Tak samo papier toaletowy wybierałam. Ten, który ma najwięcej, no wiecie, tych płatków, jak się to tam nazywa. Więc taki dość spory. Dwa razy cola zero, gdyby mi nachodziła ochota na słodycze. A jeżeli chodzi o słodycze i przekąski, wzięłam biszkopty, bo nitki, takie z kakao, nieznane kompletnie mi. Wzięłam dwa razy tiktaki i trzy razy takie, no wiecie, podróbki te lidlowe. Dwa razy takie chipsy z tak naprawdę kółka ryżowe z papryką. Jedne takie z Muncy, nie mam pojęcia w ogóle co to jest i wydaje mi się, że kiedyś jadłam, ale nie jestem pewna, więc nie będę tutaj kłamać. Też na mnie nowość z Vitanelli, czekolada i zboża, takie ciasteczka, z Good Food takie kółka w czekoladzie, wzięłam też jedną taką zupę na próbę, danie błyskawiczne, wiem, że to nic zdrowego, ale po prostu byłam ciekawa z kimchi na ostro. Też dla mnie nowinka to z bonitki takie z czekoladą deserową i mleczną, po prostu żeby było w domu jakiś słodycz, żeby był. Pistacje dwa razy, bo ostatnio mój mąż ma manię na jedzenie pistacji, więc gdzie nie jestem, to pistacje kupuję, więc pistacje. Dwa razy musik, bo mamy jeszcze zapas i wzięłam jeden z nich, bo Ignasowi potrzeba do szkoły na poniedziałek, bo będą razem z klasą szli na cmentarz. No i powiedziałabym, że to wszystko z zakupów, ale nie, widzimy się za chwilę. Dobra, i najważniejsza rzecz zakupowa dzisiaj to była ta gęś. Słuchajcie, taką gęś Ignacy widział na festynie, jak byliśmy na Dniach Zgorzelca, czy to tam na Jakubach. I tam była taka właśnie gęś, pełna ich wisiało i właśnie tej wielkości kosztowało 80 parę złotych. Dzisiaj było 20 w Biedronce, więc taką gęś właśnie mu zakupiłam. Tylko, że ta gęś, słuchajcie, mój Ignacy ma 10 lat, nie bawi się już maskotkami, ale ma ulubioną swoją maskotkę, takiej o wielkości. Jest to taka biała kura, on mówi, że to jest kurczak, bo jest biały, pomarańczowy, dziób, pomarańczowe nogi. I mówi, że chciałby mieć coś większego takiego, żeby móc po prostu na tym spać. I mimo, że to jest 10-latek, powiedziałabym, że już się nie bawi zabawkami, bo nie. To lubi takiego przytulasa, spodobał mu się i jak ja go zobaczyłam w Biedronce, tego przytulasa właśnie, tą gęś, to stwierdziłam, że muszę ją wziąć jako dodatek do kalendarza adwentowego. No i, jest z nami, zaraz ją muszę schować. I co Wam chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że tu nikogo nie obrażę, szczególnie miłośników Biedronki. Słuchajcie, ja jestem miłośnikiem Lidla ze względu na to, jaki jest nasz Lidl. Ja nie mówię ogólnie o Lidlach i Biedronkach, bo u mnie Biedronki są cztery w mieście, natomiast jeden Lidl. I podejrzewam, że jest to tym spowodowane, że w tych Biedronkach są mniej świeże rzeczy niż w tym jednym Lidlu, który stara się, skoro jest jeden, żeby tam było wszystko mega. Naprawdę, kiedy nie pójdę, są świeże, pachnące bułeczki. Są chrupiące, ale nie twarde jak kamienie. Słodyczy wybór uważam, że jest zdecydowanie większy, szczególnie tych takich zdrowszych słodyczy. Kolejna kwestia jest taka, że nie mam problemu z wędlinami. Tu miałam problem i na przykład dla dzieci nie kupiłam żadnej, bo nie było tej takiej, oni też mają taką serię jak piratki w Lidlu, to tu jest takie coś, jakieś takie stworki z zębami, to tego nie było, więc wszystkie szynki, które były z kurczaka, miały zawartość mięsa 75%. No to dla mnie nie jest dobra szynka dla dzieci, nie jestem przyzwyczajona po prostu do tego. Świeżość warzyw i owoców ulega mega dyskusji, jeżeli chodzi o moje Biedronki. Tam jest wszystko, naprawdę musisz siedzieć i grzebać. Nie tak, że złapiesz i jest piękna, tak mam w Lidlu. I dlatego zachwalam Lidl, mimo że nie mam z nim żadnych współprac. To po prostu zrobiłam te zakupy, cieszyłam się, że udało mi się zebrać na tą jedną maskotkę, że jeszcze może uda nam się zebrać na drugą, dlatego że dzisiaj teściowa mi powiedziała, że powiadomi całą rodzinę dookoła i swoich znajomych, żeby oni zbierali też dla nas, ci, którzy nie potrzebują tych naklejek i w ogóle odmawiają ich
wzięcia przy kasie, więc niech zbierają dla nas, bo nam brakuje 13. Wtedy mielibyśmy dwie maskotki, ale ja już specjalnie do Biedronki nie pojadę, bo jak ma super niektóre rzeczy, te na przykład batoniki takie zdrowe, ona ma super a la Snickers, które dzisiaj były niedostępne, ma bardzo dobrą właśnie tą podróbę Coli Zero, ja uważam, że jest super, ma fajne właśnie takie przegryzki, różne cuda, ekspert się wyłącza. Przepraszam za tą przerwę techniczną, więc uważam, że niektóre produkty są naprawdę fajne. No już nie, majonez to jest w ogóle bomba, ten majonez biedronkowy. Natomiast kupę rzeczy ja jednak lepiej się odnajduję w Lidlu, więcej produktów mi się tam podoba i jestem bardziej zadowolona po tych zakupach. Więc w tym tygodniu będziemy jeść, co kupiłam, ale nie ma tutaj zachwytów. Nie ma moich ukochanych jabłek, broku był nieładnie, więc nie wzięłam. Wiecie, o co chodzi? Wszystko jest takie dyskusyjne, ale też Was skłamałam, bo słuchajcie, wzięłam jeszcze dwie rzeczy, które zaraz Wam pokażę. Okej, okay, a te dwie rzeczy najpierw pokażę karton, bo po prostu przyszłam, otworzyłam i wysypałam. To lody, lody z firmy Big Milk, one są bardzo fajne, malutkie, podzielne, niewielki słodycz. Każdy ma max 30 kalorii, ale to jest, wiecie, takie malusie. Są truskawkowe, waniliowe i czekoladowe, 10 sztuk, one kosztowały 9,99, no to wychodzi złotówkę za loda, tak? Dobrze mówię. No, więc takie malutkie lody dla dzieciaków wzięłam i wzięłam też dorsza, bo po prostu w zamrażarce już był. Wzięłam dorsza i to też wypowiem się, jak spróbuję, dlatego że dorsz atlantycki z Lidla jest przepyszny. U nas właśnie wczoraj był na obiad, natomiast dorsza z Lidla, z Biedronki nie próbowałam. Bardzo chciałam mielone mięso z indyka wziąć, no to niestety skład nie był zadowalający, bo ja potrzebuję mięso z indyka mielone, które jest w 100% mięsem z indyka i nie ma żadnych innych dodatków, takiego nie znalazłam. Więc no to były moje pierwsze zakupy od bardzo długiego czasu w Biedronce i z pewnością ostatnie kolejne hole już będziecie oglądać z Lidla. Jeszcze może dam szansę Kauflandowi i kiedyś przejadę się tam na zakupy, spróbuję, żeby ocenić i sama mieć jakieś swoje zdanie, bo utarło mi się w głowie, że najlepszy jest Lidl i tak na razie zostaje, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy. Natomiast właśnie muszę go porównać jeszcze z Kauflandem naszym. Dobra, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Widzimy się już jutro w trochę świątecznym filmie. Tak. A dzisiaj żegnam się z Wami razem z moim dorszem. Pa!